Przede wszystkim się na temat sytuacji Roberta Lewandowskiego, która zaniepokoiła bardzo dużą grupę kibiców, a mianowicie Robert Lewandowski poprosił o zmianę. W meczu Bayern kontra Eintracht Frankfurt, czy to oznacza kontuzję Roberta Lewandowskiego? Czy to oznacza jakieś nieporozumienia w drużynie? Zawodnik sam poprosił o zmianę w 65. minucie, zszedł z boiska został zastąpiony przez innego zawodnika, a nie było żadnych problemów zdrowotnych. Co się dzieje w Bayernie Monachium? Co się dzieje z Robertem Lewandowskim? Czy jest może jakaś kontuzja? Ukryta, nieujawniona. No, właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie dzisiaj na temat sytuacji, no, trzeba powiedzieć po prostu niecodziennej, akurat jeśli chodzi o, czy wykonanie po prostu Roberta Lewandowskiego, a więc mecz Bayern Monachium kontra Eintracht Frankfurt. Bardzo dobry, praktycznie udany mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, w którym zdobył gole bramki. No i praktycznie Robert Lewandowski nagle schodzi w 65 czy tam w 68 minucie, został zastąpiony przez innego zawodnika. No, a Robert Lewandowski zawsze po prostu grał pełne spotkania od pierwszej do ostatniej, praktycznie minuty. Rzadko tak się nie zdarzało, że po prostu, żeby nie rozgrywał pełnego spotkania. Oczywiście, jak były jakieś tam sparingi, czy drużyny zdecydowanie słabsze, to może by po prostu były takie zmiany techniczne, żeby wprowadzić młodszych, zawodników i dalej. No ale nigdy tak się nie zdarzyło po prostu, żeby sam Robert Lewandowski żądał praktycznie od trenera z jego flika tutaj, tak, zmiany, dosyć zaskakująca tak naprawdę sytuacja, no i wiele kibiców, tak, już snuje tutaj teorie spiskowe, które miałyby świadczyć o tym, że Robert Lewandowski nie najlepiej się czuje, że może jest po prostu jakaś kontuzja niedolęczona, że nie był w stanie wytrzymać pełnych 90 minut na tych wysokich obrotach, że po prostu tylko wydał radę 65 minut, tak, i musiał zejść z boiska, Zwłaszcza, że to nie była sytuacja, żeby Robert Lewandowski, nie wiem, po prostu był kontuzjowany, leżał na murawie, prosił o zmianę, bo się tak źle czuje, po prostu fatalnie, tak, czy problemy zdrowotne, tylko sam zasygnalizował, że chce zmienić zmianę, zresztą sam zaskoczony był Hans Flick, a więc trener Bayernu Mlachium, okazuje się tak naprawdę, że Robert Lewandowski chce, czy chciał po prostu tą zmianę, po to, żeby zachować świeżość, żeby mieć po prostu więcej energii na następne spotkania, bo Bayern praktycznie czekają cztery spotkania w przeciągu dwóch tygodni, także mecze po prostu w ramach tutaj ligi mistrzów, tak z Lokomotiv Moskwa, tak, więc Robert Lewandowski chce być w optymalnej, najlepszej praktycznie dyspozycji. No i sam Robert Lewandowski po tym meczu dla Sojdeutsche saj Zeitung, tak, Zojde Deutsche Zeitung powiedział w ten sposób, cytuję, no, Wiem, że będą się śmiać jak wymawia, no dobra cytuję, granie o pół godziny mniej ma duże znaczenie, gdy grasz co trzy dni i chcesz utrzymać najlepszą dyspozycję. Tak powiedział właśnie Robert Lewandowski dla mediów niemieckich, czyli tak naprawdę to była kwestia, świadoma decyzja Roberta Lewandowskiego, że chciał po prostu zejść z boiska po to, żeby zachować właśnie te siły, energię na kolejne spotkania, na kolejne mecze. No, wiesz, wieszczą w ten sposób, że Robert Lewandowski już jest coraz starszy, nie ma pełnych sił po prostu na rozgranie pełnych 90 minut. No, bym powiedział, że w ten sposób, no, że to jest oczywiście komentarz ze strony złośliwych kibiców, natomiast Robert Lewandowski dalej ma świetne wyniki, tak jeśli chodzi o gole, dyspozycje, wiek biologiczny. O niczym dzisiaj faktycznie nie świadczy, chociażby pokazuje to Cristiano Ronaldo, czy Zlatan Ibrahimowicz, który po prostu dalej udowadnia, jeśli chodzi o Ligę Włoską, że jest przydatnym zawodnikiem. Zlatan, Zlatan to już w ogóle jest po prostu evenement, tak. Mówiło się, że zakończy karierę, był w MLS-ie, potem wrócił do Europy, praktycznie potem z praktycznie. Tutaj mówiło się o tym, że już jest koniec jego kariery, później zaopowrót mls u później do Włoch, Milan tylko przedłużał z nim kontrakt o pół roku, o rok, no bo wszyscy myśleli, że zakończył tutaj karierę, a oś okazuje że dalej w dobrej dyspozycji zdobywa gole. I kto wie, czy po prostu jeszcze nie przedłuży o rok dłużej kontraktu z Milanem, nie będzie po prostu w tym Milanie grał do 40-41 roku życia, tak? Bo jeżeli jest skuteczny, to co stoi praktycznie na przeszkodzie. Natomiast tak tutaj właśnie powiedział Robert Lewandowski, że po prostu chce, że to jest po prostu istotne. Tak? Granie o pół godziny mniej ma duże znaczenie, gdy grasz co trzy dni i chcesz utrzymać najlepszą dyspozycję. No, to teraz pewnie po prostu Robert Lewandowski mówi z punktu widzenia swojej też pozycji, jeśli chodzi o klub. No i też tego, że po prostu w tym meczu zdobył gole, więc mógł sobie na to pozwolić. Pewnie inaczej by było, gdyby po prostu w tym meczu nie zdobył gola żadnego, to pewnie chciałby po prostu grać do ostatniej minuty, tak? Gdyby na przykład do tej 65. minuty, kiedy jeszcze z boiska, nie zdobył gola, to pewnie chciał po prostu grać do ostatniej minuty. Natomiast rzeczywiście po prostu tutaj Robert Lewandowski poprosił praktycznie o tą zmianę, więc nie jest to niczym spowodowana żadną kontuzją, ani niczym po prostu innym, tylko kwestią praktycznie tego, żeby właśnie być świetnie przygotowany w kontekście najbliższych meczy, tak po prostu, czy tych meczów, które się zbliżają wielkimi krokami. No, Bayer praktycznie spokojnie pokonał tutaj Eintracht Frankfurt, tak? Bo to praktycznie zwycięstwa aż 5 do 0. Robert Lewandowski bardzo szybko wpisał się na listę szczelców w tym spotkaniu. Zdobył gola w 10:26. Minucie, a także w 60. Minucie hatrica, praktycznie. Potem Zane w 72. Minucie, a także Muzjala ten młody zawodnik w 90 minucie zdobył piątego gola no ale nie oszukujmy się Eintracht po prostu no, był zdecydowanie słabszą drużyną tak jeżeli Bayern Monachium pokonuje Atletico Madryt 4 do 0 no to po prostu praktycznie obowiązkiem było tutaj Bayernu pokonać Eintracht Frankfurt stałem szacunki, tutaj dałem traktu, natomiast no gdzie poziom Atletico działa Frankfurt, natomiast no akurat w tym meczu, jeśli chodzi o Bayer kontra, kontra Atletico Madryt, no tutaj Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców, bo tutaj strzelił Koman w 28.72, 72 minucie Gorecka w 41. minucie, to w 66. minucie, natomiast Robert Lewandowski nie wpisał się na tą listę strzelców, no i widać było po prostu, że był wściekły, tak, że w tym meczu nie zdobył Gora, było widać po prostu duży, no, gry Was na twarzy Roberta Lewandowskiego. Zresztą w takim tonie też się wypowiadał Gorecka po tym meczu był wywiad przeprowadzony. Bodajże dla Polsatu sport, tak, który tutaj, który się pojawił też na YouTubie, że Gorecka właśnie mówi o tym, że Robert Lewandowski jest niezadowolony po meczu, w którym nie zdobędzie gola. No ale to też nie jest tak, że Robert Lewandowski w każdym spotkaniu musi zdobyć gola, bo tak jak zawsze mówię, taką pełni też inne funkcje, ściąga uwagę obrońców, dogrywa piłki, asystuje, także to nie jest po prostu powiedziane. Natomiast no, też po prostu Robert Lewandowski, tak, odbił piłeczkę krytykom Roberta, że właśnie nie zdobył tych goli w meczu z Atletico Madryt. Wydaje mi się, że teraz po prostu ten najbliższy mecz to Robert Lewandowski wpisze się na listę Szczeców. Oczywiście, jeżeli nic po prostu się tutaj nie, nie, nie wydarzy dziwnego, tak, nie będzie jakiejś kontuzji, bo koronawirus nie zdziesiątkuje po prostu rozgrywek, no bo wiemy o tym, że przecież i Serż Gnabry był zakażony koronawirusem i też stwierdzono koronawirusa, jeśli chodzi o jednego z masażystów, tak, czy fizjoterapeutów właśnie Bayernu Monachium. No a ten najbliższy mecz to jest mecz po prostu Bayern Monachium kontra Lokomotiv Moskwa, więc spotkanie tutaj z też dwoma Polakami, Polakami Grzegorzem Krowiakiem i Maciejem Rybusem. Zobaczymy, jak w tym starciu po prostu będą się prezentować te mecze. No, z całym szacunkiem, ale tutaj po prostu Bayern Monachium pokonując tak wysoka Tatico Madryt, wydaje się, że po prostu po, powinien też spokojnie pokonać Lokomotiv Moskwa, zwłaszcza, że Bayern Monachium też jest mocny, po prostu tymi ostatnimi transferami, czy też wypożyczeniami, jeśli chodzi o zawodniku, na przykład Douglas Costa, według mnie istotne praktycznie wzmocnienie dla tej drużyny Kingsley Coman, który też po prostu tam był na tej kwarantannie w związku z koronawirusem, wrócił w świetnym praktycznie stylu, więc rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o Bayern Monachium, istotne wzmocnienie Linię. A poza tym Hans Flick też po prostu prowadzi tych młodych zawodników, takich chociażby jak Muzjala, którzy się wpisują na listę strzelców. E, tak więc ci zawodnicy, tak jak ten Musiala, coraz większą pewność siebie zdobywają. Może nie w takim meczu jak Lokomotiv w by się spisał, aczkolwiek kto wie. Ale wydaje się, że po prostu prędzej czy później tacy zawodnicy będą gotowi też na takie ważne spotkania. No a na, na pewno Robert Lewandowski pewnie będzie grał tutaj od pierwszej do ostatniej minucie, minuty w meczu z Lokomotivem. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zostawcie sobie, Trzymajcie się. Cześć.